Shady Beats. Jest bardzo piękny i cudowny i ogólnie to jest blisko do plaży i to do starego miasta i do wszystkiego. Jeszcze nie wiemy, czy jest blisko do plaży. No ale niby, że jak pani powiedziała. I jest tutaj po prostu przepięknie. Dopłaciłyśmy za wstęp chyba 30 kuna. No. I można sobie tutaj wejść. Po drodze jak wchodziłyśmy, to robiłyśmy sobie zdjęcia. Ciekawe, czy dostaniemy medal za najdłuższe wejście na tą wieżę. No, serio. Bo te zdjęcia długo trwały. Ale najlepsze fotki jak na razie z wakacji, chociaż dopiero jesteśmy trzeci dzień. Ale po prostu jest tutaj przepięknie, jest super widoczek na cały Split. I na morze i akurat świeci słońce nareszcie, bo by było gorzej. No, także idziemy dalej. Jeszcze nam tyle zostało.
palca u stopy. W pomniku Grzegorza, jak przed chwilą przeczytałam, a może to tu pisze też, że podobno jak się dotknie dużego palca u lewej stopy, to wtedy ma to przynieść szczęście i zdrowie. Także idziemy to zrobić. Myślałam nigdy, że w Chorwacji będę musiała ubrać golf. Ale dzisiaj jesteśmy siostrami. Jakby to zaprezentować. O, te spodnie. I te bluzeczki czarne, no. Ale jest bardzo tutaj pięknie, nawet po deszczu. Już w sumie teraz... Jest ślisko. Jest ślisko. Emi się prawie wypieprzyła. No, ale Paulina jest moim bohaterem i mnie złapała. Tak. Bo szłyśmy jak stare babcie pod rękę i po prostu zadziałało. Można było się chwycić. No, idziemy sobie teraz. Tego powinni uczyć, jak na pierwszej pomocy uczą tej pozycji bezpiecznej. Jak się leży, to powinni zrobić ręki. Pozycję bezpieczną, jak się idzie. Nie zrobię po prostu tej chustki dzisiaj. Znaczy... Idziemy na punkt widokowy jakiegoś Mariana. Marian Hill. Zobaczymy. Tam będzie. Powrót do Trogiru po 3 latach, nic się nie zmieniło, ale jest bardzo pięknie i dzisiaj jest pierwszy dzień takiej super pogody, odkąd przyjechałyśmy, bo wreszcie jest bezchmurnie, świeci słoneczko i jest taka pogoda, że można się iść opalać. Także dzisiaj przyjechałyśmy do Trogiru sobie tutaj pozwiedzać i też na jakąś plażę. Co 3 lata temu byłam w Okrug, to tam są super plaże, ale niestety stąd jest 5 km, więc raczej się tam nie udamy pieszo. This is Freddy Beats.
plażować dzisiaj, bo jest piękna pogoda i specjalnie tam jedziemy, bo podobno jest super plaża. Płynie się ze Splitu chyba około godziny. No i piękne widoczki tutaj mamy oczywiście. Słoneczko świeci, także się opalimy teraz jeszcze podczas podróży. I to tyle. Jesteśmy już na Bracz, przyszłyśmy na plażę, jest puściutko, żadnych ludzi nie ma. Idziemy tam jeszcze dalej zobaczyć, jak wygląda. Tutaj sobie porobiłyśmy już zdjęcia, bardzo ładne. Idziemy dalej. Cisza. Żadnych ludzi. Ja. Bratę. O, efekty dźwiękowe. Dużo ustaną. Nie wiem, co tam się dzieje, ale ktoś się chyba bawi mikrofonem. Przyszłyśmy sobie zrobić sesyjkę. Tutaj, bardzo pięknie przy skałach, prawie jak w budwie. I mamy outfitiki na przebranie i będziemy robić sobie później jeszcze wszystkich innych sesje. Ładnie świeci słoneczko i chyba jest dzisiaj najlepsza pogoda. Wczoraj miało być super, dzisiaj miało być trochę gorzej, ale jednak jakoś fajnie jest czyste niebo, także idziemy robić dalej foteczki. Jak Ci się podoba sesja? Jest super, jeszcze kupiłam sobie okulary i już nie płaczę, bo ja codziennie źle płakałam na wakacjach. Przez słońce. Nie, przez Paulinę. Nie przez... już się nie pokażę. Jesteśmy ostatni dzień w Splicie dzisiaj. Niestety jutro już jedziemy do domu i bardzo mi się nie chce wcale jechać do domu. Najchętniej to bym tu zamieszkała, oczywiście jak wszędzie, gdzie jadę na wakacje. No, ale jest fajnie. Już tam śpiewają. Teraz przed chwilą widziałam jakieś wojsko rzymskie idące, jakichś wojowników po prostu. Nie wiem. I teraz idziemy tam zobaczyć, co tam śpiewają. Jesteśmy w Starym Mieście. Nie ma nudy. No,